Hej, witam was po długiej przerwie. System gala, to jest long war. Albo w święta możecie mieć problemy. Touching down. Odcinków zdecydowanie mniej, ale mam nadzieję, że po świętach uda nam się... Get ready to deploy. Our AO is within the continental United States. Mamy codziennie jeden odcinek. Local government forces have reported a coordinated alien attack in a densely populated neighborhood. They're counting on us to secure the area. Mogą być dzisiaj problemy, możemy dzisiaj stracić połowę teamu. Poza tym jest Saigon, bo mamy jeden statek nam wylądował, jeden teraz mamy uprowadzenia, jeden gdzieś tam se lata. Brakuje nam żołnierzy, brakuje nam myśliwców. I ogólnie jest kiepsko. This is Big Sky. Strike team has reached the AO. Requesting authorization to deploy. To jest solid model, copy, Big Sky. Strike one is cleared to engage. Jak mocne, nie wiadomo. Kurde, ale to jest szybka. A, szybka jesteś. Dobra, może panek niech podbiegnie za pełną osłonę. Okej, na razie nic nie widzimy. Tobą na końcu. Zrozumiano! Tutaj też jest spokój. Zaraz tam będę. W ogóle demolka chyba tam powinna podbić, gdzie jest panem. Ale na razie jest cicho, spokojnie, więc... Widzę wszystko! Możemy już tam idę. Spokojnie się przemieścić w tą stronę. Myślę, że spróbujemy podbić tą stroną do tej stacji. To jest bardzo mała mapa. Już się za to biorę. Bardzo mała mapa. Dobra, podbiegnij tu. Cisnę! Gdzieś miał... Później jakby co, coś... Możliwość strzału. Tu ciebie możemy zakończyć Steading Weapon. Mogła ładować w następnym odcinku. W naszym następnej turze. Ktoś nam wyskoczy. To coś rozbiło szybę, więc jest coś wychodzącego. Słyszę floaterki, czyli... Rozkaz! Mogą być floaterki. Wróg w polu widzenia! Okej, co to jest? Co? Stickery w liczbie dwóch? Stickery w liczbie dwóch. Załatwisz go? Tylko za trójkę, ale go szybednęłeś. Ty widzisz ich obydwu, tak? Bardzo mnie to cieszy, że Oses ich widzi obydwóch. Oses widzi tylko tego, więc może go pozbyć. Oses musi zdobywać doświadczenie. To było ile? 90%? Jak będziecie tak grali, to powiem wam, że może być kiepsko. Może być kiepskawo. 85%, dasz radę? Okej. Okay. Trafiłeś, ale wciąż stoi. To jest Devil Dog. Devil Dog teraz jakimś cudem nie widzi tego z tyłu, kiedyś mu go widział. O kurde, Devil Dog powinien chyba zaczynać strzelać. Czerwona kartka! 68. Ha, ty go nie widzisz, tak? Przestań, komandę! Tam go widzisz już, ładnie. Spróbujmy. To tylko dwa. Tylko dwa. Nie ma źle. 76%. Czy dasz radę? Również tylko dwa. Ty go stąd widzisz. No to stąd powinnaś go zabić. Tak. I krytyczne. Papa! Dajesz broń w pogotowiu. No dobra. Grunża się tych pierwszych pozbyliśmy. Bo byśmy powalczyli, bo tak ruszam do celu. To nie wiem, czy to jest najlepsze. Zero litości! O kurde. Ciężkie działa się zebrały. Wygiemy mnie w pozycję! Mogłabyś strzelać stamtąd niby. Ale zdecydowanie wolałbym, jakbyś stąd mogła kogoś uszczalić, ale chyba nie możesz nikogo, niestety.
No to Oses mógłby się pozbyć tego Mutona. No to spróbuj. Kurde, ten Elite Muton jest przepalem. No on ma życia. Cel nadal stoi! No dobrze. Overwatch. Czy ty możesz strzelić do kogoś? Wypatruję wroga. Również nie możesz. W takim bądź razie zrobimy to w następujący sposób. Tutaj się kolega wycofa. Choć mógłby też tam kłócnąć. Ale wtedy prawdopodobnie by się reszta nie zbliżyła. A moi żołnierze zostaną na Overwatchu i liczymy, że złapiemy ich na... To był mój medyk. Aha. Dobra, demolka ma apteczkę. Tak to jest, jak medykiem się idzie z przodu. Ktoś go widzi? Ktoś go widzi, ale nie wiem kto. A ty go widzisz. Dobra, zrobimy to tak. Czy rakieta na początku? Nie, może na początku spróbujemy ich szrednąć. Odpalam! Dobra, wrzucamy tam rakietę i spróbujemy ich szrednąć. Uwaga, rakieta chybiła teraz! Cholera! Trzeba zdążyć uratować tego mojego Overwatch. Dobra, biegną. Biegną Newton. Jest przegnięty. Oprócz go potrafię. Powinni go zabić. Powinni go zabić. O kurde. No dobrze. Cholera! Ściąga na siebie Overwatcha i strzela. Nie trafia. Okej. Ktoś jeszcze ma apteczkę? Dwie tury. Cholender, jasne. Tylko demolka ma apteczkę. Demolka ma apteczkę. Pięknie. Jeszcze nie trafiamy, jeszcze nie trafiamy. Tu by się apteczka przydała jak nic. Już daję ci 94%, no ale co z tego jak... Kanony leer! Co z tego, jeżeli moja... Jeżeli on mnie trafił. Z przyjemnością. Ej, strzel tu. Że... Dobrze. Ty go nie widzisz? Ty go nie widzisz. Czy... Jestem tylko w drodze. Tylko byś widziała. Rozkaz, wypatruję wrogów. Ale go Oses widzi. No to może Oses go jako wykończy. Ufok odstrzelony. Dobrze. Demolka. Tylko tak, demolka jakby tam podbiegła. To prawdopodobnie... Będzie to oznaczało... Biegnę. Tylko tyle, że nie będzie mogła... Znaczy, że zginie. Rozkaz, wypatruję wrogów. Dobra, teraz ten Elite Muton się do nas zbliży. Ubiega. Za 12 Artur. To jest siła infantrych. No ale to jeden strzał to jest nic. Okej. Okay. Bieg do tej ciężarówki.
przydałby się granat dymny. Już tam idę. Czy jak biegniesz tu, to tak, uratować go uratujesz, ale zostaniesz... Trzymaj się. Zostaniesz osłonięta. Dokładnie. Uratować go uratowałaś, ale zostałaś odsłonięta. Czy ty byś tam widział? Nie widzisz. Biegnę! Sara, ty... Osłaniam resztę oddziału. Tak jest, dowódco. Jestem w drodze. Tutaj. Wyznaczam strefę ogniową. Ty sobie ale zbieram grunderaj. Wypatruję nieprzyjaciół. Mogę sypać przyłady. Dalej. Dobra, mam 4 overwatche. Jakby wybiegł, to może prawdopodobnie go zabiją. Właśnie. Prawdopodobnie powinni go zabić. Okej. Okay. Jest jeden strzał chyba, tak? Poprawiam celownik. To moje ostatnie naboje. Nie mam już overwatche więcej. Nie, jeszcze ktoś jest. Jeszcze ktoś jest na overwatchu. Czerwona kartka. Jest do kogo strzelać. Jest brak wgrania. No dobra, Sectoid Commander 2 Outsider. Okej. Okay. Potrzebuję naboi! Sectoid Commander 2 Outsider, ty nie masz już rakiet. Kurde, no, ta by się przydała rakieta jak nic. Jak nic by się przydała rakieta. Ale się, no teraz to by się dopiero przydała. No kurde. Wtedy nie mam amunicji. Możesz tylko tak może strzelić. No powiem wam, że jest kiepsko, jest bardzo kiepsko. Jakby to rozegrać? Tak, jednego z nich musimy wypłoszyć. Wtedy... Aha, ty nie masz... nie masz podwójnego overwatcha. I nie masz naboi, nie masz też darmowego przeładowania. Tutaj nie mamy rakiety. To kiepsko. Jestem w drodze. To kiepsko. Podbiegnij tu i sflankuj tą dwójkę, przez co oni prawdopodobnie będą musieli się ruszyć. Tutaj nie ma amunicji, więc sobie przeładuj. Rozkaz, wypatruję wrogów. Osys ma przeładowaną broń w tym momencie. 40% na tego Sectoid Commandera. Myślę tak, tu Overwatch. To by mi pasowało przeładować. Tutaj widzi nawet w widoku drużynowym, co też jest słabe. Teraz tutaj komandera by mi pasowało ubić. Muszę pasowało przeładować. Dobra, spróbujmy. Zrobić to w następujący sposób. Wypłoszenie na tego Sectoid Commandera. 74%. No to spróbuj. Znaczy? Za 7 i przeżył. Kolender jasny, no. Gdzieś tam poleciał. 25%. No, chodźcie, brudasy! Tak, ty mogę się. Mój ciężki żołnierz. Niech podejdzie tutaj. Widzę nieprzyjaciół. O kurde, jeszcze pluterki, tak? To jeden heavy. Okej. Są flankowanie, więc wiedziałem, że będą próbowali wybiegać.
Okej, okay. Tylko brakuje mi trochę Overwatch, żeby ich zabić. Zaflankowali mi tego. Jestem pod ostrzałem. No dobra. Drugi też wybiega, tylko nie ma Overwatchy. O kurde, to jest po moim. A nie. Walą do mnie! Zdecydowali się na strzelanie w tą stronę. No dobra. Bardzo to ciekawe zagranie z ich strony. Spróbuj tutaj, 67%. Okej, oberwał. Tutaj. Flankujesz go 99%. Powinno być po nim teoretycznie. Okej, przeżył. Przeżył. No nie, no przeżył, no jaja, kurde, przeżył. Oh, fuck. Shit. 47. No dobra, ale spróbujmy do niego strzelić. Nie trafiasz, ale powodujesz to, że on jest teraz odsłonięty. No dobrze. Czy dla ciebie też jest odsłonięty? Nie do końca. Spróbuj go 50%. Spróbuj mu unieszkodliwić broń. Trafiłeś, dobrze. Czyli jest unieszkodliwiony. Co znaczy, że jak zrobisz sobie odłącze, to będzie dobrze. Ty flankujesz tego, tego nie flankujesz. Dobra, podbiegnij tu. Żebyś... No nie, on ma osłonę? Ale dobra, nie żyje. No also. Okej, zobaczmy. To jest broń w pogotowiu. Overwatch. Choć on był flankowany, to mogłeś próbować strzelać. A ty spróbuj rzucić granata w niego. Poszedł! No dobra. Jest ciężko, ale walczymy. Ten powinien się teraz ruszać. Aha, wychodzi ten sektoid. Dobra, to sektoidzie. Czerwona kartka. Myślałem, że te overwatche ściągniemy na tego outsidera. Okej, okay, outsidera nie ma. Zostały tylko floatery. Zostały tylko floatery, będziemy zaraz się nimi zajmować. Będziemy spokojnie się nimi zajmować. Już się za to biorę. Tu proszę. Dobrze wiedzieć, że w tak jungle, jeżeli flankujecie obcego, to on głupieje. Już tam idę. On głupieje i wtedy musi uciekać. Nie ma problemu. To można fajnie wykorzystać. A, to jest demolka. Demolka sobie podbiegła, ale to niepotrzebnie. Możemy grzać! Dobra, przeładuj. Broń przeładowana! Przeładuj. Tylko z tego miejsca, dobra. Nie, podbiegnij za pełną osłonę na wszelki wypadek. Przeładuj. A nie, Oses nie przeładuje też. Gotów do akcji! Wypatruję wroga! Walczyli z tymi... Gnojkami, to sobie też przeładuj. Zostało nam dwóch floaterów, trzech floaterków, jeden chodzi. O kurde, jeszcze samochód wybuchł. No niedobrze. Mam nadzieję, że to nie by nas kosztowało Devil Doga. Mam nadzieję, że nie będzie nas kosztowało Devil Doga. O, dobrze się wstawił. To mi trochę gorzej. No chyba tak. Przelili mi głową! No to straciliśmy Devil Doga. Nie, 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 proszę nie! Ale proszę. Tylko flankujesz. Spróbuj do niego strzelić. Okej, nie trafiasz. Potrzebuję amunicji! Co za gówno! Po jaką cholerę miałbyś trafiać? Ktoś wie?
50%. No to próbuj. Za dziewiątkę. Szkoda Devil Doga, bo tych infantrych mieliśmy kiedyś dużo, ale teraz już tak dużo ich nie ma. 54, dasz radę? Ma jeszcze 5. Znaczy ma jeszcze 2 życia. Ty widzisz tego u góry. Czy ty kogoś widzisz? Nie widzisz. Dobra, myślę, że... To, ta ściana jest rozwalona, tak? Jest rozwalona, więc... Powiedzmy stąd powinieneś go widzieć. Okej, widzisz, go flankujesz, powinien być po nim. Zostaną 2 floatery. Wypatruję nieprzyjaciół. I on zrobi Overwatch. Ten wylatuje tutaj. Za 7, ale wciąż żyje. No dobra, za czym do kogo strzeli? Do kogo byś strzelał? Do nikogo. Widzi cię Demolka. A nie, Demolka widzi tamtego. Ale targeting, ale stoi. Ty go widzisz, ale oczywiście nie masz naboi. Oses ich widzi obydwojga. Ty też go ich widzi obydwojga, ale nie możesz strzelić. Oses jest poza ich zasięgiem, Czyli jeżeli podbiegnie tu, będziesz dalej poza zasięgiem, a będziesz mogła strzelać do nich. Dokładnie tak. No, gin. I został ostatni floaterek. No misja, można by powiedzieć, że poszłaby dobrze, jakby nie to, że straciliśmy człowieka. Okej. Odsapnij sobie. To oznacza, że możemy się do niego zbliżyć. O, nawet go widzisz, patrzcie. No, patrzcie. On ma Overwatcha, ale przez to, że ma zniszczoną broń, to chyba nie może tego Overwatcha strzelić. Dokładnie. Będzie się działo. Przez to, że ma zniszczoną broń, nie może strzelać. A to ja mogę do niego strzelać. Okej, za 5. Co zrobił kolega? Naprawia broń i tyle. No dobrze. Oso załatw go i zdobądź awans. Okej. Co za gówno! Niekoniecznie Oses potrafi robić awans. Demolka? No, Demolka to była jej odcinek. Zatapała, ryzykując bardzo dużo jednego z naszych. A jeszcze posprzątała trochę. No, to był dobry. Trochę te rakiety źle wykorzystałem. Ale jak nam tygodniowe niegranie z X-Coma, myślę, że i tak jest nie najgorzej. Straciliśmy porucznika. Niedobrze. Okay. Granat. Misiek jest bardzo mocno ranny. Trochę Lerium. Trochę Meldu. No dobra. To w takim razie tyle w tym odcinku. Ja się teraz zastanowię, jak wykombinować obronę, znaczy ekipę, jak skombinować ekipę na tą następną, na to lądowanie. Jeżeli nic nie wykombinuję, to prawdopodobnie w następnym odcinku pojedziemy, olejemy po prostu to lądowanie. Ale to już jest następny odcinek, więc trzymajcie się. Na razie.